Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Witam w ostatnim już odcinku mojego krótkiego wideocyklu dla serwisu gram.pl, który miał na celu zaprezentować Wam w akcji i nie tylko wszystkie 6 klas postaci wchodzące w skład wersji trybu wielosobowego gry Medal of Honor Warfighter. Nasze zestawienie zamykamy klasą Komandosa. Klasą Komandosa, bardzo szybkie, mobilne, nierzadko z niemałym magazynkiem pistolety maszynowe. Trochę już mi się tutaj udało podblokowywać tego, to wszystko. No może zdecydujemy się na razie na ten pistolecik. Pamiętam, że grało mi się nim bardzo sympatycznie swojego czasu. No i co? Przystępujemy w takim razie do akcji. Na partnera. Zapatrzymy od razu kumpla. Dobra. No i tak, najbardziej, że tak powiem, mobilna, łatwa w prowadzeniu, szybka, zręczna postać, zdolna bardzo szybko zakraść się za tyły przeciwnika. Akurat widzę, że tutaj wmontowaliśmy się w tryb hardcore, ale zacznijmy sobie standardowo od początku, tak jak zawsze to robimy w przypadku opisania klas. Umiejętność specjalna, której loga w tym momencie akurat nie widać, pod C, to jest zagłuszenie po prostu radaru. Zagłuszenie, taki radar jammer, jak się to mówi, przeciwnika. On wtedy głupieje, nic nie widzi, wszystko mu się pląta, także wprowadzamy po prostu w popłoch jego urządzenia nawigacyjne, jego mapę. Nie wiem, dlaczego mój akurat starał się we mnie strzelać, chociaż być może mnie uratował. Wtedy zwracamy mu honor. Także, tak jak mówię, pistolecik w tym momencie już nie automatyczny, nie z powiększonym magazynkiem, normalny najprawdopodobniej Glock, pistolet maszynowy, nie najgorsza pojemność magazynka. Tłumik, cisza. Najważniejsze to, by jak najdłużej zostać, że tak powiem, w cieniu. Nie dać, powiedzmy, zdradzić swojej pozycji, jak i zakłócić manewrowanie przeciwnika. Tutaj niestety tryb hardcore. O, proszę bardzo, coś sobie odblokowałem. Nie pomaga specjalnie tutaj w prezentacji. Nie, wiecie co? To nie ma specjalnego sensu. Raz, że hardcore w tej grze jest po prostu fatalny. Nie daje żadnego fanu. Zmienimy sobie po prostu rozgrywkę. Ok, kochani, wracamy. Już tryb normal. Zmieniłem sobie w tym momencie swoją broń główną. Gdzie, jeśli właśnie chodzi o Komandosa, tutaj współczynnik mobilności jest największy, a najbardziej kuleje, wiadomo, zasięg skuteczny ze względu na to, że są to różne wariacje i modyfikacje pistoletów maszynowych. Tu się przyda właśnie skaner sygnałów. Chyba kogoś zauważyłem. Ok, przejęliśmy bazę. Ok, tu się udało, elegancko. Aj. Chciałem go toporkiem dojechać, bo w trakcie przeładowania to kiepska opcja, żeby atakować przeciwnika czymś innym. Ok. No, chodź tu, chcę cię zaopatrzyć. No, dobra. W porządku, czyli bierzemy na priorytet bazę północną. Skaner sygnału w tym miejscu. Aj! Dałem się tutaj przyczaić. Od razu... Na pewno są entuzjaści tej klasy postaci. Mi się nią grało paradoksalnie, jeśli chodzi... Jeśli chodzi o zamknięte
pokazy. Grał mi się nią bardzo fajnie, szybko, dynamicznie, zdecydowanie. Pięknie tutaj wjechał mnie z kosiu, naprawdę niezły skill tutaj ma gościu. Ale wiadomo, tutaj trudno jest wszystko opisywać, omawiać, pokazywać. Jeśli chodzi o granaty, no to ofensywne, bez zbędnych bajerów. Normalne odłamkowe. Też taki skaner na chwilę lokalizuje przeciwniku, nawet tych nieodkrytych przez partnera. Oh wow. No i na szczęście się, no na szczęście udało, się. Udało mimo wszystko. No zostaliśmy w dupę. Ali? Jak tam, tygrysa masz w domu? Także myślę, że sobie zagramy jeszcze jedną rundkę. Powyciszamy tutaj wszystkich. Wszystko po to, byście mieli szerszy pogląd na sytuację. Jak się gra taką postacią i co ona oferuje? Okej, więc jeszcze raz decydujemy się naszego komandosa i zobaczymy, jak on sobie poradzi tym razem. Atakujemy sektor północny. Dobra, przejmujemy pierwszą. Pytanie, czy to był granat oponenta, ale widzę, że baza. I tak jak mówię, mobilność, bardzo fajnie, szybkość, ale jednak nie czuję po prostu tych broni, nie czuję, że one dają mi jakąś przewagę. Jednak ja muszę mieć w łapach, że tak powiem, coś mocniejszego, zwyczajnie mówiąc. I ta po prostu klasa zwyczajnie do mnie nie przemawia. Tak jak wszystkie inne, bardzo okej. Okay. Ta mam wrażenie, że nie do końca miała na siebie pomysł w tym całym układzie. Mogę się mylić, prawda, bo to zależy od upodobań w tym momencie. Ale powiem wam szczerze, że bardzo rzadko widzę kogoś, kto używałby właśnie tą klasę. No, dajesz, elegancko, ktoś z granat. Chciałem wlecieć za przeszkodę, niestety nie udało się. Podziękuj partnerowi, przygotuj się. Partner chyba tutaj prowadzi jakieś działania zaczepne. No nie będziemy tutaj tracić czasu. Sytuacja, dobrze, nasi wchodzą. Atakujemy sektor południowy.
tracimy sektor centralny. No, gość jest przychłoszczony. Dobra. On tam chyba sam nie był, coś mi się wydaje. Ale dobra. Przejęte. Możemy kontynuować. Bierzemy za priorytet centralną w tym momencie. Chyba panienka z okienka, gdzie się odważy. Aj, kurde, dobrze, jeden za jeden. Przynajmniej tyle. Dobra, jak tutaj partner? W porządku. Po prostu, o co chodzi mi z tą klasą? Po prostu wiem, że w tym momencie, gdybym grał inną klasą, to lepiej po prostu by mi szło. Tak jak mówię, klasa nie do końca jakoś super zdecydowana. Bez jakiegoś pomyślunku specjalnego. Bierzemy się za sektor centralny. Straciliśmy południowy. Mimo, że jakoś mi idzie, nie czuję jakiejś satysfakcji. Po prostu wiem, że to nie jest specjalnie moja stylowa w tym układzie. Może, nie wiem, jakiś taki inny granat by się przydał w tym wszystkim. Ten skaner jakoś... Nie wiem, mi nigdy nie przeszkadzało, kiedy ktoś używał go na mnie. Nawet dawał mi wskazówkę, że jakiś oponent z tym skanerem po prostu jest obok, prawda? Straciliśmy centralny. Dobra. Jezu, ilu ich tam jest. Wiedziałem, że tu obejdą. Wiedziałem po prostu. Gdzie on strzela niby? Ajajaj, no tak, granatnik pewnie. Ale trochę tutaj namieszaliśmy, nie powiem. Dobra, partner, spokojnie, zaraz cię uzdrowimy. No, jednego się udało. Atakujemy sektor centralny. Okej, jedziemy dalej. Tracimy sektor południowy. Jak to sytuacja? No, nie ma specjalnej siły ognia to wszystko tutaj. To faktycznie... Nasz, nie nasz? Nasz. Ajajaj, już mnie wcześniej przyuważył. Ale nie najgorzej na razie. Także to nie jest, kochani, tak, że akurat lubię tą klasę, którą... Tam akurat zwyciężam, bo mimo, że to mi nawet jakoś idzie, nie czuję, że to po prostu jestem ja w tym wszystkim i tyle. Dobrze, ale padł. Straciliśmy południowy. Okej. To mogą być wszędzie w tym momencie. To trochę odkryty teren. Ło! Nie, co ja myślałem specjalnie. Bierzemy się za sektor centralny. Ta szybkość czasem. Faktycznie. Oj, kolejny pad jeden za jeden, zawsze coś. Faktycznie tutaj ta mobilność, ta szybkość, to, że broń nas
nie przygniata swym ciężarem, to faktycznie możemy uciec komuś spod lufy dosyć szybko i zgrabnie. Oj, granatnikiem, człowieku. No, innym karabinem już tam bym, uważam, przynajmniej tak mi się wydaje, żebym namieszał bardziej w całym tym układzie. No, ale zobaczymy. O, tu ktoś nadciąga. Co to było? Wybuch ze snajperki, może jakaś mina, cholera wie. No i dobra passa właśnie minęła. Jak tam partner? Okej. Okay. Aj! Czekał kamper, czekał! Ale widzę, że mój partner się mi zemścił. To sobie zjedz. No właśnie, sokienka. Jak tam sytuacja? Misja nieudana, powtarzam. No, niestety. Nie udało się, ale całkiem sympatycznie się walczyło. Chyba z nie najgorszym wynikiem końcowym, jeśli chodzi o moją postać. Kochani, dziękuję wam serdecznie. To był ostatni materiał z mojego wideocyklu prezentującego poszczególne klasy postaci wchodzące w skład gry Medal of Honor Warfighter. Patryk Rojorojewski, specjalnie dla serwisu gra.pl. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Hejas.